Polska przez wiele lat była krajem niedemokratycznym. Polacy walczyli o demokrację, o wolne sądy, o niezależne sądy, o niezależne sądownictwo, o trójpodział władzy. Na dzień dzisiejszy czujemy się zagrożeni sytuacją, która dzieje się w polskim parlamencie, gdzie pod płaszczykiem reform sądownictwa, które na pewno są konieczne, Prawo i Sprawiedliwość dokonuje po cichu zamachu stanu na polską konstytucję. Nie ma na to zgody, nie ma na to zgody obywateli, nie ma na to zgody partii opozycyjnej. Liczymy na to, że prezydent Andrzej Duda stanie na wysokości zadania i jako prawnik również zapozna się dokładnie z konstytucją i wyciągnie konsekwencje wobec partii rządzącej, wetując ustawy, które są według nas i według prawników przede wszystkim niezgodne z konstytucją. Dobry wieczór Państwu. Witamy na dzisiejszym zgromadzeniu, na dzisiejszym proteście w obronie sądów, polskiego sądownictwa, w obronie polskiej konstytucji. Na początek chciałbym poprosić wszystkich organizatorów i współorganizatorów, aby tutaj zbliżyli się do nas, przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli ugrupowań pozaparlamentarnych, abyśmy razem byli w stanie przekazać to, co mamy do przekazania. Zaczniemy od hymnu. Poproszę hymn. Jeszcze na wstępie, proszę Państwa, prośba taka do wszystkich, którzy są z nami. Prośba o nieużywanie żadnych materiałów pirotechnicznych, o nieużywanie otwartego ognia. Prosimy nie wzbudzać żadnych działań, które mogą być uznane za prowokacje, ani za działania niebezpieczne. Dziękujemy bardzo w imieniu organizatora. Proszę do hymnu. Dziękujemy Państwu. Poproszę teraz na początek weteranów polskiej opozycji. Jana Płóciennika, członka zarządu łódzkiego KOD-u, aby powiedział... Jarosława, oczywiście Sława.
przepraszam, trema. Po wczorajszym wycieczce do Warszawy, jak słyszycie, gardło jeszcze nie wyzdrowiało. Aby powiedział dwa słowa. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jako członek zarządu, jednocześnie rzecznik KOD-u, chciałbym serdecznie Państwa powitać na organizowanej przez Komitet Obrony Demokracji manifestacji, która ma wspierać tych, którzy są w tej chwili pod Sejmem i w Sejmie, bo tam się rzeczy odbywają. Ale jako że jesteśmy organizatorami tej manifestacji, chciałbym najpierw poprosić weteranów walki o wolność z Komitetu Obrony Robotników, Jerzy Friedrich, który zgłosił naszą manifestację do urzędu. Bardzo proszę. Myślę, nam sobie radę. Witam Państwa serdecznie. Mam przyjemność po długim czasie, bo pierwszy raz widzieliśmy się w grudniu 2015 roku. Nie sądziłem, że to potrwa tak długo, ale jednak trwa. Proszę Państwa, jest nas tutaj kilka osób z byłej opozycji demokratycznej, skupionych w Klubie Pozytywnej Wyobraźni. Działaczy mniej, ale też i bardzo zasłużonych, którzy znaleźli się w tym miejscu, bo historia zatoczyła dziwne koło. Nigdy się nie spodziewaliśmy, że staniemy tutaj w przeddzień powrotu do ustroju autorytatywnego. Proszę Państwa, poproszę teraz o zabranie głosu w naszym imieniu panią Zosię Gromiec, współpracowniczkę KOR-u, internowaną w stanie wojennym. Proszę, Zosiu. Brawo! Dobry wieczór Państwu. Muszę powiedzieć, że nie sądziłam, że przyjdzie mi znowu żyć w kraju, w którym główną rolę odgrywa kierownicza rola partii. No i właśnie ta... Tak? Dobrze. Ta partia ma w swojej nazwie dwa słowa, które urągają, że tak powiem, ona urąga wartościom, które te słowa sobą reprezentują. Bo sprawiedliwość ona ma tylko dla swoich, a i to wybiórczo, a prawo, no to widzimy, co robi z prawem. Z prawem to ona, powiedziałabym, pewien ciąg technologiczny bardzo sprawnie przeprowadza. Zaczęło się od prokuratora generalnego, potem przyszła pora na Trybunał Konstytucyjny, który został kompletnie zdemolowany i nie działa. Potem przyszła pora na ustawę o sądach powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Teraz mamy kolejny etap niszczenia Sądu Najwyższego. Mamy w takim razie do czynienia powoli z państwem policyjnym, bo cóż to oznacza, że nie będą sądy niezawisłe. Państwo policyjne, to można powiedzieć, już przerabialiśmy. Ja pozwolę sobie na osobisty wtręt. No, w państwie policyjnym mojego męża zabrano przed północą. W państwie policyjnym kilka miesięcy później mnie zabrano, ale już o 6 rano. Młodzi, może urodzeni już w wolnej Polsce, nie wiedzą, czym jest brak wolności słowa, brak wolności sądów. Dlatego musimy bronić sądów, bronić wymiaru sprawiedliwości, ponieważ będziemy, broniąc demokracji, bronili naszej wolności. Dziękuję. Nie ma wolności bez praworządności! Nie ma wolności bez praworządności! Nie ma wolności bez praworządności! Nie ma wolności! Bez praworządności nie ma wolności. Bez praworządności nie ma wolności. Bez praworządności. Wszedłem na drabinkę. Mam nadzieję, że za chwilę z niej zejdę. Stoimy tutaj, proszę Państwa, po dobrej stronie muru, który wybudowali inni. To nie myśmy budowali ten mur. Brawo! Stoimy po dobrej stronie. Zamach stanu na polską demokrację trwa już ponad 2 lata. Zamach dzisiaj ma punkt kulminacji. Dzisiaj mówiła Pani tutaj o zamknięciu ciągu technologicznego. Zamach na wolne sądy to koniec praworządności w Polsce po 1989 roku. Tego zamachu stanu dokonuje partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Hańba jest.
Hańba! Bezprawie! Niesprawiedliwość. Hańba! Trudno głośniejszy rechot i kpinę i drwinę ze zdrowego rozsądku i przyzwoitości. Prawo i Sprawiedliwość niszczy prawo, wprowadza karykaturę i jedynowładztwo po to, żeby zajmować się ciemnymi swoimi sprawkami, takimi jak SKOK i innymi aferami, o których dużo słyszeliśmy. Macierewicz ze swoimi kontaktami z mafią oraz ze specsłużbami Rosji. To jest wierzchołek góry lodowej. Zrobili sobie szerokopasmówkę w poniedziałek na krakowskim przedmieściu. Nie wiem, czy państwo widzieliście. Szerokopasmówkę na krakowskim przedmieściu dla jednego człowieka z sektą smoleńską, która nie wiadomo po co maszeruje już któryś rok z rzędu. Po to tylko, żeby Liliputyn Kaczyński mógł z zakonem wyznawców krzyczeć swoje obelgi dla całego społeczeństwa. Zrobili sobie teraz twierdzę z polskiego parlamentu, ustawili płotki hańby, odgradzają się od gniewu narodu. Ale jeszcze nie znieśli konstytucji. Konstytucja wciąż jest w mocy. I kiedyś ta konstytucja ich osądzi. Wszyscy razem, pięści w górze, jestem przeciw dyktaturze. Wszyscy razem, pięści w górze, jestem przeciw dyktaturze. Wszyscy razem, pięści w górze, jestem przeciw dyktaturze. Brawo. Pragniemy przypomnieć, że Komitet Obrony Robotników powstał właśnie po to, aby bronić ludzi przed sądami, które miały wyroki pisane w komitetach. Przed sądami, które były zależne od partii politycznej. Dzisiaj, tak jak było to powiedziane, historia zatoczyła koło. A czym jest to niebezpieczeństwo? Myślę, że pojawi nam posłowie pan Dariusz Wojniak z Naczelnej Rady Adwokackiej. Bardzo proszę, panie Dariuszu. Brawo! Dzień dobry państwu. Wracam bezpośrednio z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej. Wracam. Drodzy państwo, ja jestem mówcą sądowym, niewiecowym. Wracam z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, z nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które poświęcone było w całości zagadnieniom dotyczącym tak zwanego reformy wymiaru sprawiedliwości. I co bym chciał powiedzieć? Chciałbym powiedzieć państwu o jednej rzeczy, że nikt, tak jak adwokat, nie wie o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy staje przed machiną omnipotentnego państwa. I nikt, kto nie wykonuje tego zawodu i nikt, kto nie spotkał się z tragedią ludzką, ze łzami ludzi przed sądem, nie wie, jak ważne jest, żeby wtedy, kiedy się idzie bronić człowieka, zwyciężały argumenty i prawo. I nie będzie szansy na to, aby bronić człowieka wtedy, kiedy prawo i argumenty nie będą mogły być zwyciężone z uwagi na to, że nie będzie niezawisłych sędziów. Twierdzę, że tak długo, jak długo będziemy mieli niezawisłe sądy i niezawisłych sędziów, tak długo będzie sens wykonywać zawód adwokata. Gdy ich zabraknie, zawód adwokata straci sens. Nikt, tak jak adwokaci, nie wiemy o tym, że potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Tyle tylko, że niepozorna reforma wymiaru sprawiedliwości, nie jej upolitycznianie, ale podkreślanie tego, że nie sędziowie są w wymiarze sprawiedliwości ważni, nie radcowie prawni, nie adwokaci, ale ludzie. Ludzie są najważniejsi dla wymiaru sprawiedliwości. O tym musimy pamiętać. Potrzebujemy odformalizowania wymiaru sprawiedliwości, odformalizowania procedur sądowych. Potrzebuj empatycznego sędziego, który będzie słuchał, a nie krzyczał. Wszystkiego tego potrzebujemy, ale żeby to zrobić i zreformować, nie da się tego zrobić w nocy, z dnia na dzień, bez konsultacji społecznej, bez rozmowy. Ta rozmowa jest potrzebna, aby reforma wymiaru sprawiedliwości miała charakter trwały i służyła nam wszystkim.
Dlatego apelujemy jako Naczelna Rada Adwokacka, jako adwokaci do władzy publicznej, apelujemy do prezydenta Rzeczpospolitej, który z konstytucji wynika, że jest strażnikiem tej ustawy, aby ład konstytucyjny nie był zmieniany za pomocą zwykłych ustaw. Aby ustawa o Sądzie Najwyższym nie była atrapą tego sądu w przyszłości. Bo wystarczy, szanowni państwo, policzyć, ile spraw wpływa do Sądu Najwyższego. Policzyć, ilu sędziów ma liczyć nowy Sąd Najwyższy, aby zdać sobie sprawę, że ten sąd nie będzie mógł rozpoznać tych spraw. A więc nasze sprawy ludzkie nie będą przez sądy rozpoznawane. Szanowni państwo, jeszcze raz powtórzę, w wymiarze sprawiedliwości najważniejsi są ludzie. I dziś dajemy świadectwo tego, że bliskie są nam losy nie tylko naszych bliskich, naszych rodzin, że bliskie są nam losy tych ludzi słabych, którzy potrzebują ochrony w wymiarze sprawiedliwości. Dziękuję uprzejmie. Państwo prawa, nie Jarosława! 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 Proszę państwa, teraz w imieniu łódzkich dziewuch zapraszam do wystąpienia Aleksandrę Knapik. Raz, dwa, trzy. Aleksandra Knapik, łódzkie dziewuchy dziewuchom. Brawo. Ja dzisiaj trochę będę się wspomagać kartką, chociaż zazwyczaj tego nie robię, ale to, co chcę powiedzieć, jest stanowiskiem całej naszej grupy i jest bardzo precyzyjne. Domagamy się reformy sądów, bo system krzywdzi kobiety nie od listopada 2015 roku, lecz od zawsze. Zbyt często sądy stały po stronie oprawców, a nie krzywdzonych, zgwałconych kobiet, ofiar przemocy domowej czy błędów lekarskich. Nie zapomnimy tego. Pamiętamy rok 1997 i zabetonowanie tak zwanego kompromisu aborcyjnego przez profesora Cola. Ale nie mamy najmniejszej wątpliwości, że reforma, którą szykuje PiS, spowoduje, że prawa kobiet będą jeszcze bardziej poniewierane, że jeszcze bardziej uprzedmiotowi kobiety i pozbawi nas naszych praw. Dziś spotykamy się z zarzutami, że środowiska kobiece są wykorzystywane w grze politycznej, że stoimy w jednym szeregu z alimenciarzami, że jesteśmy darmową siłą roboczą na ulicy. To nieprawda. Nie jesteśmy naiwne, widzimy, co się dzieje. W niedzielę odmówiono głosu Barbarze Nowackiej i przedstawicielom partii Razem pod Sejmem. PO i Nowoczesna nie weszły w komitet Ratujmy Kobiety 2017 wbrew swoim obietnicom. SLD chciało referendum w sprawie aborcji, jakby prawa człowieka można było przegłosować. Nie jesteśmy tu dzisiaj dla panów Petru, Schetyny czy Łozińskiego. Jesteśmy tu dzisiaj dla tych tysięcy kobiet, które nie bały się wyjść na ulicę w czarnych protestach i które teraz protestują również pod Sejmem. Jesteśmy tu dzisiaj dla łódzkich dziewuch, które pojechały pod Sejm, które solidaryzują się z kobietami w namiocie ogólnopolskiego strajku kobiet. Dla mojej siostry z łódzkiego KOD-u, która również tam jest. Dlatego, że jesteśmy mądre, dlatego, że jesteśmy silne i dlatego, że jesteśmy solidarne. Kobiety, solidarność naszą bronią! 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 Dziękuję bardzo. Brawo! Brawo dla Oli. A teraz... Wolność, równość, demokracja! 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 Zapraszamy teraz przedstawicieli partii politycznych. Na początek kolega z Platformy Obywatelskiej, Marcina Bugajskiego. Brawa! Szanowni państwo, jesteśmy tutaj różni, ale wszyscy jesteśmy razem.
ponieważ mamy różne poglądy, ale jak sądzę, wszyscy uważamy, że możemy się kłócić, ale potrzebujemy niezawisłych sądów, aby kłótnie i dyskusje nie przerodziły się w walki, fizyczne walki, aby zapewnić to, że możemy iść do sprawiedliwość, do niezależnego sądu, który nie jest sądem partyjnym i politycznym. Dzisiaj niestety władza zamierza totalitarnie i totalnie przejąć kontrolę nad naszym życiem. Nie możemy na to pozwolić. Jeśli nie będzie wolnych sądów, jeśli nie będzie niezawisłych sądów, niezawisłych sędziów, to będziemy mieli wspólnotę pierwotną i będziemy mieli walki na ulicach. Do tego nie można dopuścić. Cieszę się, szanowni państwo, że jesteśmy tutaj wszyscy piękni w swojej różnorodności, ale jednocześnie wspólni we własnym poglądzie, że nie ma zgody na zawłaszczenie sądów. Sprawiedliwość musi być jedna, niezawisła, niezależna, a nie partyjna. Dziękuję bardzo. Nie ma zgody na PiS-u metody. 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 Nie ma zgody na PiS-u. Nowoczesna, Wojtek Wasiak. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zgromadzeni tutaj ludzie pamiętają mroczne czasy komuny i wtedy ludzie potrafili postawić opór. Dzisiaj ten obowiązek spoczywa na moim pokoleniu, które wychowywało się w czasach demokracji. Niech oni usłyszą: mamy prawo do oporu! 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 Prawo i Sprawiedliwość działa bardzo konsekwentnie. Przejmują po kolei wszystkie obszary naszych wolności. Zaczęli od Trybunału Konstytucyjnego, by ich działalność była pozbawiona jakiejkolwiek kontroli. Teraz wzięli się za sądownictwo. Zaczęli od Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Teraz KRS, ustrój sądów powszechnych. I w tym momencie zabrali się za koronę naszego sądownictwa, czyli za Sąd Najwyższy. A takie metody nie są dopuszczalne. Myślę, że nie tylko Nowoczesnej, ale wszystkich tutaj zgromadzonych hasłem przewodnim jest wolność, równość, demokracja! 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 Wolność, w tym momencie również szczególnym hasłem jest solidarność z sądownictwem! Solidarność z sądownictwem! Solidarność z sądownictwem! Solidarność z sądownictwem! Zapraszamy przedstawicielkę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Małgorzatę Moskwę-Wodnicką, radną łódzką. Proszę bardzo. Brawo! Też skorzystam, wprawdzie to nie drabina, tak jak prezes potrafi stać, żeby być wyżej nad wszystkimi. Szanowni państwo, ja już nie pamiętam, który raz jestem na proteście i mam nadzieję, że wy również będziecie protestować do czasu, aż nie wróci normalność w Polsce, bo dzisiaj mamy Polskę Kaczyńską, wolność Kaczyńską, równość Kaczyńską i demokrację Kaczyńską. Szanowni państwo, gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało rzeczywiście zreformować polskie sądownictwo, to nie składaliby ustawy poprzez posłów, bo wtedy nie ma konsultacji. Gdyby chcieli tych konsultacji, wtedy minister wystąpiłby z projektem ustawy. Czegoś takiego nie zrobili. Mamy, szanowni państwo, powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o reformę edukacji. Ja doskonale pamiętam, bo to było w tym samym okresie, dokładnie rok temu, kiedy również ta ustawa była dopychana kolanem i mieszkańcy, Polki i Polacy, dokładnie nie wiedzieli, z czym ta ustawa się wiąże. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj tak licznie zgromadzeni, ale nasza rola, szanowni państwo, nie polega tylko na tym, żebyśmy byli obecni. Polega również na tym, aby uświadamiać inne osoby, których tutaj dzisiaj nie ma. Żeby te osoby zdały sobie sprawę z tego, że ustawa
i przepisy i zmiany związane z polskim sądownictwem, jeśli wejdą w życie, to jest ostatnia ostoja demokracji. Będzie łamana konstytucja i nie każdy z nas będzie w przyszłości mógł stanąć przed sądami, ale to już nie będą wolne sądy. To będą pisowskie sądy, to będą partyjne sądy i ziobrowe sądy. Mam nadzieję, że tego tu liczni zgromadzeni nie chcą, ale nie tylko, których tu dzisiaj nie ma. I apeluję do osób, które się jeszcze nie przyłączyły. My musimy wyjść na ulicę, szanowni państwo. Bo jeśli nie wyjdziemy, wiemy, jaka jest arytmetyka w Sejmie. Nic nie zmienimy. Musimy wyjść na ulicę. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Konstytucję dziś łamiecie, jutro za to odpowiecie! 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 Też jesteśmy tu razem, zapraszam przedstawiciele partii Razem. Alicja Chmurska. Na drabinkę. Na drabinkę. Witam wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że jest nas tutaj tak wiele, ale liczę, że będzie nas więcej na kolejnych protestach, dopóki ta ustawa nie wyląduje w koszu, tam gdzie jest jej miejsce. Apelowaliśmy od dawna do prezydenta Dudy o bezwzględne weto w tej sprawie. Dziś wystosował stanowisko, wystosował ultimatum. Śmieszne. To, czy ustawa o KRS-ie zostanie przegłosowana większością zwykłą czy kwalifikowaną, nie jest w ogóle żadną różnicą. To jest tak samo ingerowanie w trójpodział władzy i totalne niszczenie niezawisłości sądów. PiS wykorzystuje realną frustrację Polek i Polaków, którzy czują, że polskie sądy nie działają w ich interesie, że są niedostępne, że są skomplikowane, że procedury sądowe są kosztowne, trudne dla obywateli. Ale zaoranie polskiego sądownictwa i niezawisłości sądów nie jest sposobem na to, żeby uzdrowić tę sytuację. Nie da się, niszcząc polskiego sądownictwa, naprawić go nagle. Jeszcze jedna rzecz. PiS wykorzystuje zamieszanie wokół Sądu Najwyższego, aby przepchnąć kolanem gdzieś po cichu ustawy, zmiany w opłatach podnoszące koszty prądu, wody, paliwa. Ludzkie pany. Ludzkie pany. Ludzkie pany. Ludzkie pany. Wolność, równość, demokracja. Brawo. Brawo. Wolność, równość, demokracja. Wolność, równość, demokracja. Były partie polityczne, słuchajcie. Były partie polityczne, poprosimy jeszcze Ulę Niziołek Janik, jako niezrzeszoną. Ula, Janiak, przepraszam. Ula, zapraszam do siebie. Na drabinkę zapraszamy. Ale jestem duża, mój Boże. Myślę, że odkąd szanowni nam tutaj władają i panują nad naszym krajem, padły już wszystkie gorzkie słowa i bardzo trudno jest dodać cokolwiek innego. Łamane są wszelkie podstawowe prawa, rozmontowany jest system prawny i za każdym posiedzeniem Sejmu można się spodziewać kolejnych zaskoczeń, kolejnych niespodzianek, kolejnych projektów ustaw, o których nikt nic nie wie poza ich twórcami i tym, który je uzgadniał, czyli szanownie nam panującym prezesem. Nie ma naszej zgody na to, żeby zwykły poseł władał naszym państwem jak udzielny władca. Nie ma naszej zgody na małego cesarza na takiej drabince. I chciałam jeszcze dodać jedno. Wam się nie należy od nas żaden szacunek. Szacunku się nie da wpisać w ustawę. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Póki co zasłużyliście na moją pogardę. Brawo!
Brawo! Precka czorem, dyktatorem, dyktatorem, precka czorem, 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 dyktatorem. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że próbujemy ograniczyć ich prawa, które nabyli w sposób parlamentarny, które nabyli w sposób uczciwego głosowania. Natomiast my chcemy pokazać im, gdzie jest granica, której nie wolno im przekroczyć, bo na to nie pozwala im polska konstytucja i polska demokracja. Konstytucja! 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 Słuchajcie, o godzinie 21 przed sądem na Placu Dąbrowskiego sędziowie, adwokaci prosili nas o wsparcie, prosili nas o pomoc, prosili nas, abyśmy pokazali, że jednoczymy się z nimi. Czy pójdziemy pod sąd i pokażemy im nasze wsparcie? Tak! Pójdziecie z nami? Tak! To idziemy, słuchajcie. Idziemy na Plac Dąbrowskiego, jeszcze dwa słowa, to ja tylko że... Proszę Państwa, prosimy o formowanie marszu osoby, które chcą wziąć w nim udział i przemieścić się pod sąd. Jest ustalona, zabezpieczona przez policję trasa. Proszę, żebyście Państwo stosowali się do wszelkich poleceń i próśb osób, które dysponują takim znaczkiem, bądź będą miały na sobie żółtą kamizelkę Straży Zgromadzenia. Prośba do Państwa jest następująca. Nie idziemy chodnikami, idziemy tylko szerokością ulicy. Bardzo proszę, żebyście Państwo formowali czoło marszu, flagi za panem. Tutaj za flagą biało-czerwoną formujcie Państwo pochód. Przemieszczamy się w kierunku Placu Dąbrowskiego. Jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa, za chwilę zaczną się ogródki piwne i mam prośbę, abyśmy nie szli w tam całą szerokością jezdni, nie prowokowali żadnych dyskusji i konfliktów. Bardzo proszę wtedy zawęzić maksimum do 6-7 osób w jednym rzędzie. Życzę Wam powodzenia, ja niestety jadę samochodem, spotykamy się za pół godziny na Placu Dąbrowskiego.
polityczne. Oczywiście flagi, jeżeli ktoś ma jakieś transparenty o treści dotyczącej meritum naszego spotkania, bardzo proszę nie zbijać tego. Natomiast chcielibyśmy, my organizatorzy, a zaraz rozpocznę i przedstawię się, aby to zgromadzenie, ten wiec miał swoisty charakter. Kto z Państwa był w niedzielę w Warszawie przed Sądem Najwyższym, to wie, o co mi chodzi, a ci, którzy byli nieobecni, pewnie oglądali, no przynajmniej w części stacji telewizyjnych, przekaz z Placu Krasińskich. Nie będzie pewnie tak pięknie, nie ma oprawy muzycznej, ale bardzo Państwa proszę o to, aby udało nam się zachować tę atmosferę powagi, spokoju i skupienia, która towarzyszyła wszystkim na Placu Krasińskich przed Sądem Najwyższym. Państwa, ponieważ wszyscy jesteśmy już przed sądem, oficjalnie zamykam nasze zgromadzenie, które zaczęło się na Piotrkowskiej pod siedzibą PiS-u. Zgromadzenie uważam za zamknięte. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pięknie, a zatem czas otworzyć następne zgromadzenie. Brawo. Proszę Państwa, witam Państwa. Chciałabym powiedzieć dobry wieczór, ale to nie jest dobry wieczór, a zatem tylko witam Państwa. Nazywam się Wiesława Kuberska, jestem sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi, prezesem Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, a obok mnie stoi moja koleżanka, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Izabela Wawrzynkiewicz, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Brawo! Proszę Państwa, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja jest organizatorem tego zgromadzenia, spontanicznego zgromadzenia, które jest drugim, licząc od ostatniego piątku, organizowanym przez stowarzyszenie. W niedzielę był to Plac Krasińskich, wiec przed Sądem Najwyższym i spontaniczne, ale nieorganizowane przez justicję, a wynikające z potrzeby serca te wszystkie spotkania, które miały miejsce w wielu miastach Polski, pod sądami powszechnymi. Także i tutaj, na Placu Dąbrowskiego, wiem z opowieści, ze zdjęć, bo osobiście byłam w Warszawie, zgromadziliście się Państwo. Proszę Państwa, trudno nam było jako Stowarzyszeniu Sędziowskiemu podjąć decyzję o wyjściu na ulicę. Proszę Państwa, przemawiam po raz pierwszy na ulicy i wydawało mi się, że nie doczekam takiego momentu, kiedy będę musiała przemawiać na ulicy. Od 30, nawet z kawałkiem lat, jestem sędzią. Jestem osobą, która jest przyzwyczajona do tego, że w trójpodziale władz władza sądownicza jest tą władzą najcichszą, która nie ma parcia na szkło, która wierzy w to, że społeczeństwo, że inne władze ją obronią, a jej powinnością jest wymierzać sprawiedliwość w sposób najlepszy, jak potrafi. Zindywidualizując sytuację, nie pokazując, że to są decyzje Kowalskiego czy Nowaka, tylko to są decyzje sądu podejmowane w imię Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, to jest jeden z moich najkochańszych wyrazów i najczęściej mi towarzyszących w mojej pracy, bo każdy wyrok, który ogłaszam, wydaję w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, być może był to nasz błąd sędziów,
że zawierzyliśmy, ale taki jest fundament państwa. Ja mam przy sobie konstytucję i z konstytucji wynika, że sądy sprawują wymiar sprawiedliwości, a nie zabiegają o słupki poparcia, nie wadzą się z politykami, są ponad politykami, ponad podziałami. W ostatnim tygodniu stowarzyszenie podjęło decyzję o wyjściu na ulicę nie dlatego, że sędziowie od ponad 2 lat są notorycznie obrażani, notorycznie traktuje się nas jako osoby, które właściwie nie wiadomo po co przychodzą do pracy, jeżeli w ogóle przychodzą, co robią w tych sądach. I to byłoby właściwie normą, bo zawsze świat polityki próbował przy tym trójpodziale władz gdzieś tam zawłaszczyć sobie, pokazać, że jest mocniejszy, silniejszy. Do tegośmy się przyzwyczaili. Ale proszę Państwa, Stowarzyszenie Sędziów Polskich podjęło decyzję o tym, aby wyjść na ulicę, bo przy okazji bycia sędziami jesteśmy także obywatelami. A być obywatelem sędzią to już jest podwójny obowiązek. I dlatego postanowiliśmy spotkać się z Państwem. Po raz pierwszy też chcemy pokazać publicznie, przy takiej dużej ilości osób, naszą inną twarz, że my naprawdę jesteśmy obywatelami tego kraju, bardzo nam leży na sercu jego dobro. Trójpodział władz akurat tak się układa, że jesteśmy tą trzecią władzą, ale także jesteśmy obywatelami. Proszę Państwa, sytuacja jest dramatyczna, naprawdę dramatyczna. Ja dzisiaj z bardzo dużą uwagą wysłuchiwałam relacji z Sejmu po bardzo merytorycznych wystąpieniach przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Usłyszałam argumenty z drugiej strony w zasadzie takie. Wyszedł pan minister sprawiedliwości i powiedział, że przecież to nie posłowie kradli wiertarki, przecież to nie posłowie kradli pendrive'y, przecież to nie posłowie robili te rzeczy. I zarzucono nam i podano jako jedyny argument merytoryczny w tej dyskusji w zasadzie tylko to, że jesteśmy złodziejami, że żyjemy na Państwa koszt. Proszę Państwa, jesteśmy dotknięci różnymi przywarami, jak wszyscy z Państwa. Chcecie, żebyście popatrzyli na nas. Jesteśmy ludźmi, mamy przywary, ale nie jest tak, że te przywary są niepiętnowane. Postępowania dyscyplinarne toczą się niezwłocznie. Są wymierzane kary dyscyplinarne. Ponosimy odpowiedzialność nawet podwójną, proszę Państwa. I dzisiaj to, co było w Sejmie, co się wydawało, że po wczorajszych wysłuchaniach publicznych może będzie jakaś szansa na dyskusję merytoryczną, okazało się, że takiej dyskusji merytorycznej nie ma. Ja bym chciała w imieniu oddziału łódzkiego stowarzyszenia, ale także całego stowarzyszenia powiedzieć jasno i jednoznacznie. Jesteśmy za reformami w sądownictwie. Też ich oczekujemy, proszę Państwa. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. Bo teraz nam władza ustawodawcza wyrzuca to, że my nie chcemy reform. Ale przepraszam bardzo, nawiążę do tej cichej władzy sądowniczej w trójpodziale władz. My mamy realizować koncepcję państwa demokratycznego, koncepcję państwa prawnego, którą przygotowuje się w Sejmie. My nie jesteśmy władzą ustawodawczą. Myślicie Państwo, że nam dobrze jest z różnymi rozwiązaniami legislacyjnymi, które przychodzą z Sejmu? Myślicie Państwo, że my jesteśmy zachwyceni różnymi konstrukcjami, które na przykład przybrano w samorządzie sędziowskim? Nasz samorząd jest okrojony, doprowadzony do minimum.
I teraz nam się zarzuca, że my nie chcemy żadnych reform w sytuacji, kiedy to reformy powinny wyjść od władzy ustawodawczej, być wcielane w życie przez władzę wykonawczą, a za jakość prawa, i to jest to, co w państwa godzi, to my nie możemy brać w pełni odpowiedzialności w tym sensie, że jakość prawa to jest to, ta jakość, którą tworzą politycy w Sejmie, w Senacie, a my potem mamy z tym problem. Oświadczamy państwu tutaj dzisiaj, że jesteśmy za reformami, za zmianami, ale to mają być zmiany mądre, z udziałem obywateli, z rozważeniem wszystkich argumentów, z udziałem autorytetów, a nie zmiany pisane na kolanie, w nocy, wprowadzane chyłkiem do porządku obrad. No proszę państwa, to... Powiem nawet tak, z punktu widzenia prawnika, nawet gdyby to były najcudowniejsze zmiany, zawierające panaceum na wszystkie bolączki ludzi, społeczeństwa, cywilizacji, ale gdyby były uchwalane w ten sposób, to one już na starcie są skażone brakiem transparentności, jakąś atmosferą obaw, zaskakiwania, jątrzenia, dzielenia, to jest, proszę państwa, nie do przyjęcia. My nie opowiadamy się za żadną partią polityczną. Nas nie interesują słupki poparcia politycznego. My chcemy, jako trzecia władza, władza sądownicza, znów móc pracować w spokoju, być cichą władzą, ale już nie zrobimy jednego błędu. Będziemy państwu pokazywać częściej swoją twarz. Mam nadzieję, że nie w takich sytuacjach, tu na ulicy, ale w innych sytuacjach. W tym roku udało nam się zorganizować po raz drugi Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. 4 godziny przed wejściem do sądu osobiście. Rozmawiałam z ludźmi, przypinałam im fioletowe wstążeczki na... Jest to dzień ustanowiony dla uczczenia śmierci sędziego Falcone, który oddał życie swojej i najbliższych za walkę o wymiar sprawiedliwości. Będziemy kontynuować takie spotkania. Mamy dzień edukacji prawnej. Proszę państwa, współpracujemy ze szkołami i będziemy to robić. Więcej, więcej, lepiej, ale musimy móc spokojnie pracować. Musimy móc spokojnie być cichą władzą, i nie pozwolimy na to, żeby wszystko to, co się dzieje, rujnowało nasze państwo. Proszę państwa, ja na koniec pozwolę sobie tylko, bo może nie wszyscy mają świadomość tego, że sędzia, który obejmuje urząd, zgodnie z artykułem 66... Mikrofon. Zgodnie z artykułem 66 ustawy o ustroju sądów powszechnych, o tym... akcie prawnym, mówili się w skrócie USP. Teraz, jeżeli państwo słuchacie doniesień prasowych, medialnych, to jest to właśnie prawo o ustroju sądów powszechnych. Sędzia, obejmując urząd i za każdym razem, jeżeli awansuje do sądu wyższej instancji, także składa to ślubowanie, o takiej treści. Ślubuję uroczyście, jako sędzia sądu powszechnego, służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwości wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Proszę państwa, jesteśmy tutaj po to, abyśmy dotrzymali tej przysięgi. Bardzo państwu dziękuję.
wszystkich. Byliśmy tutaj w niedzielę, jesteśmy dzisiaj i mam nadzieję, że będziemy zawsze wtedy razem i solidarnie, wspólnie, kiedy będzie trzeba. Jak będzie trzeba, będziemy jutro, będziemy pojutrze. Chciałbym, proszę Państwa, solidaryzując się z tym wszystkim, co powiedziała pani prezes, pani sędzia, powiedzieć o kilku wartościach, czy może wprost zacytować kilka artykułów niezwykle ważnych, proszę Państwa, to jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższe prawo w naszym kraju. I chciałbym tutaj, żeby na tym placu wybrzmiał artykuł pierwszy Konstytucji. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkich obywateli. Brawo, brawo. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym realizującym zasady sprawiedliwości społecznej. To jest artykuł drugi. I pozwolą Państwo, że to nie koniec, ale myślę, że to w świetle i dzisiejszej dyskusji, i wczorajszej, i toczącej się już od niemal dwóch lat ważne. Artykuł 10, ustęp 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. I wreszcie to, co szczególnie ważne w dzisiejszym dniu, artykuł 172. Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a sędziowie są niezawiśli. Warto o tym pamiętać i trzeba o tym mówić. Ja mam też taką nadzieję, że wychodząc dzisiaj z Placu Dąbrowskiego, będziemy się także tymi prawdami dzielić. Ważne jest także to, aby nie dochodziło do działań niegodnych. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z licznymi takimi działaniami, które trzeba w ten sposób określić. Działania niegodne, działania nieprzyzwoite. Może też jest czas, żeby powiedzieć inaczej niż nasz wielki poeta Cyprian Kamil Norwid. Może jest czas, żeby zacząć się pięknie i mocno różnić. Pięknie i mocno. A nie w ten sposób, jak w ostatnich czasach. I wreszcie chciałbym powiedzieć do Państwa może w ten sposób. Też odwołując się do słów wielkiego poety. Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a kazać prawdą, by za drzwiami stały. Dziękuję. Towarzysze doli i niedoli wymiaru sprawiedliwości, adwokaci łódzcy, i zapraszam do zabrania głosu wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, pana mecenasa Bartosza Tiutiunika. Bardzo proszę. Dziękuję pani sędzio. Dziękuję pani i dziękuję wszystkim sędziom, którzy tutaj na tym placu są. Ja wielu z państwa znam ze studiów, wielu z sal sądowych. Ja wiem, ile trzeba dyskusji samym z sobą, żeby wykonując zawód sędziego, wyjść na ulicę. To, co mówiła pani sędzia. Jeżeli panu prezesowi coś się miało udać, to mu się udało. I za to mu dziękuję.
paradoksalnie. Proszę Państwa, bo ten plac pokazuje, że prawnicy mogą być razem, ale nie dla prawników, nie dla siebie, tylko dla obywateli. Brawo! Brawo! Proszę Państwa, zdecydowałem się zabrać głos nie jako wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej. Ja nie jestem tutaj instytucjonalny. Stosowne organy adwokatury od lat domagały się reformy sądownictwa, zmiany procedur. Stowarzyszenie Justicja również. I co, proszę Państwa, i nic. Przez 2 lata pracy obecnego pana ministra sprawiedliwości praktycy stosowania prawa nie dostali nic konkretnego, co miałoby ułatwić życie sądowe obywatelowi. Jeżeli chodzi o dostęp do sądu, opłaty sądowe, jedne z najwyższych w Europie. Czy coś w tej sprawie ministerstwo zrobiło? Nic. Czy w zakresie procedur, które są długotrwałe, nie z winy sędziów, nie z winy adwokatów, ale dlatego, że tak są ukształtowane przez władzę ustawodawczą. Czy coś zrobiono w tej sprawie? Nic. I dzisiaj, proszę Państwa, próbuje się wcisnąć Polakom, przepraszam, że użyję tego słowa, kit. Mówi się nam, że te reformy mają uzdrowić wymiar sprawiedliwości. To jest, proszę Państwa, nieprawda. To nie jest tak, że jeżeli ustawodawca powie, że czarne jest białe, a białe jest czarne, to tak jest. Tak nie jest. Tak nie jest. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o tą aktualną sytuację, to jesteśmy na krawędzi. Ten demontaż państwa prawnego, którym jeszcze jest Rzeczpospolita Polska, nie zaczął się wczoraj czy przedwczoraj. To jest tylko pewna masa krytyczna. Zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego. I dzisiaj jest ciąg dalszy. To jest nic innego, tylko metoda salami, odkrawywania po kolei tych istotnych elementów, które decydują o tym, czy mamy do czynienia z państwem prawnym. Proszę Państwa, to jest moje miejsce pracy, choć nie jestem tu zatrudniony. Ja na co dzień wykonuję zawód adwokata. Stając na salach sądowych, reprezentuję ludzi w różnych ich nieszczęściach, w różnych życiowych sprawach, dla nich najważniejszych tu i teraz. I nie chciałbym, a tego się boję, bo do tego zmierza ta tak zwana reforma, a tak naprawdę rewolucja, że oto będę miał przed sobą nie sędziego niezależnego, niezawisłego, który będzie się miał kierować tylko własną wiedzą, doświadczeniem życiowym i logiką, tylko będę miał aparatczyka państwowego, z nadania ministra sprawiedliwości, bezpośrednio bądź pośrednio, który będzie się zastanawiał, czy to, co zrobi, czy decyzja, którą podejmie, spodoba się w Ministerstwie Sprawiedliwości. A jeśli się nie spodoba, a jeśli się nie spodoba, to jakie będą tego konsekwencje? Czy konsekwencją będzie to, że przestanę być sędzią Sądu Najwyższego, zaczynając z góry? Bo pan minister, tudzież Krajowa Rada Sądownicza, będąca de facto emanacją wyborów politycznych, uzna, że ich zdaniem się nie nadaje. Albo czy jako sędzia sądu apelacyjnego, okręgowego, pełniący określone funkcje, przestanę te funkcje pełnić? Czy naraz z sądu apelacyjnego w Łodzi nie będę zesłany do sądu rejonowego gdzieś tam w Polsce? Oczywiście z zachowaniem uposażenia. To nie nad tym ma się zastanawiać sędzia, wydając wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. I to, proszę Państwa, nie jest tak, jak próbują niektórzy mówić, że sędziowie bronią, padają te słowa niestety, swojego koryta, że adwokaci bronią swojego koryta. To jest, proszę Państwa, bzdura. To są wołania ludzi, którzy nie znają wymiaru sprawiedliwości, którzy być może nigdy nie byli w sądzie.
A jak byli i coś poszło nie ich po ich myśli, to mają pewne prywatne, osobiste zastrzeżenia, uwagi i próbują to później przenosić na język polityki. Proszę Państwa, jakiś czas temu, reprezentując Okręgową Radę Adwokacką na uroczystościach jubileuszu Sądu Okręgowego w Sieradzu, wtedy, kiedy zaczął się demontaż Trybunału Konstytucyjnego, kiedy do kolegów i koleżanek sędziów w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej przemawiałem, to na koniec, nie spodziewając się w najczarniejszych snach, że będziemy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, z polskim ustawodawcem, z polskim ustawodawstwem, powiedziałem, że żyję nadzieją, że zawsze będę mógł powiedzieć, co by się nie działo w Sejmie, co by się nie działo w parlamencie, jakiej byśmy nie mieli władzy ustawodawczej czy wykonawczej, że będę mógł zawsze powiedzieć, że jeszcze są sądy w Rzeczpospolitej Polskiej. I mam nadzieję, proszę Państwa, że tak zostanie, że każdego dnia, kiedy wykonuję swoją pracę, będę miał prawo wierzyć, że są sądy w Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ zgromadzenie ma charakter spontaniczny, czy ktoś z obywateli póki co jeszcze państwa demokratycznego chce publicznie, wykorzystując tę możliwość i okazję, oczywiście trzymając się ram tematu naszego zgromadzenia, zabrać głos, to bardzo proszę. Dziękuję. Chciałam podziękować. Nazywam się Barbara Wierzbicka. Chciałam podziękować pani sędzi. Nie znamy się. Mój mąż był 25 lat prawnikiem. Z wielkim szacunkiem odnosił się do sądów, wierzył w prawo, wierzył w sprawiedliwość. Z wielkim szacunkiem odnosił się jako prawnik, dobry prawnik, do sędziów, do ich wyroków, bez względu na to, jakie były ich decyzje, bo wiedział, że są zawsze w oparciu o prawo. Nie chcemy wrócić do państwa bezprawia. Nasze pokolenie to już przeżyło. My mamy za sobą wiele marszy, także marsz głodowy w 80 roku. My nie chcemy. Tak krótko nasze państwo i tak dobrze stanęło na nogach. Nie pozwólmy go zabić. Dziękuję państwu. Proszę Państwa, ja przed chwilą przemawiałem bardzo może gwałtownie, to znaczy godzinę temu na Piotrkowskiej. Jako że pani sędzina apelowała o spokój, będę spokojnie mówił i powiem, że odczuwam wielką solidarność w tej chwili z całym środowiskiem sędziowskim. Ja jestem profesorem nauk humanistycznych i w życiu nie myślałem, że wyjdę na ulicę i będę przemawiał jak trybun wiecowy. To było dalekie ode mnie. Kiedy 2 lata temu mniej więcej zrozumiałem, że muszę wyjść na ulicę, to przez myśl mi nie przeszło, że spotkam się w takiej sytuacji z sędziami, adwokatami, którzy dla mnie są ucieleśnieniem i powinni być nadal bezstronności, bez partyjnego zacietrzewienia. Proszę Państwa, brońmy za wszelką cenę tej istoty państwa, bezstronności i państwa dla wszystkich. To, co było tutaj cytowane w Konstytucji. Mamy zagwarantowane państwo dla wszystkich. Dzień dobry, proszę Państwa. Spotkała mnie po wielu latach ironia losu. Na początku 90. lat mój ojciec w tym budynku został zrehabilitowany pośmiertnie, ponieważ sądy komunistyczne, a właściwie rosyjskie w Łodzi wydały na niego wyrok obozu pracy.
Dopiero w 92 roku mogłam ubiegać się o rehabilitację i pośmiertne uznanie jego zasług. Będę całym sercem po stronie sądów wszystkich i po stronie prawa i demokracji, bo wiem, co znaczy moja rodzina. Sądy niedemokratyczne, nieludzkie prawo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan był pierwszy, ale proszę tutaj, bardzo proszę, proszę pani, zapraszam koło siebie. Udzielimy najpierw panu głosu i będzie. Wszyscy dobry wieczór. Nie jestem prawnikiem, ale przyszedłem tutaj z żoną. Chcę powiedzieć, że naprawdę zaimponowałyście mi panie, bo wiem, co to znaczy wyjść na ulicę, będąc sędzią. Wiem, ile to wymaga odwagi, konsekwencji i determinacji. Chcę powiedzieć, że to, co robicie tutaj, jest bardzo ważne dla ludzi, którzy mają pojęcie o prawie, dla ludzi, którzy wiedzą, co się w tym kraju z tym prawem dzieje. I to jest ważne dla ludzi, których obserwując to, co wypowiada się, co się mówi na temat sędziów, po prostu woła o pomstę do nieba. Życzę państwu wytrwałości, ale również pomysłu, jak z tym pomówieniami, jak z tymi wystąpieniami, jak z tymi kalumniami, które was dotykają, tak naprawdę w sposób racjonalny walczyć. To, co pani powiedziała. Trzeba dotrzeć do ludzi, trzeba ich przekonać, że to, co jest wypowiadane, to jest po prostu zwyczajne kłamstwo. I nazywajmy to po imieniu. Niektórzy kłamią, mówiąc w ten sposób o całym środowisku, jak to dzisiaj, na przykład tutaj przed przyjazdem miałem okazję obserwować. Trzymam za was kciuki wytrwałości, determinacji i spróbujmy do tego podejść racjonalnie, tak żeby to nasze spotkanie dało efekt racjonalny, no żeby to po prostu, co jest próbowane, uchwalane, nie przeszło. Nie wiem, jak to zrobić, ale myślę, że tu jest na tyle dużo mądrych głów, że warto się nad tym zastanowić, jak prawnie zapobiec tej dewastacji, która się dzieje. Dzięki. Brawo! Dziękuję pięknie. Zapraszam kolejną panią. Bardzo proszę. Nie chciałabym przemawiać, chciałabym tylko zaproponować, żeby na zakończenie tego spotkania, zgodnie z tą prośbą pani sędzi, abyśmy w zadumie i w ciszy to spotkanie odbyli, minutą ciszy uczcili to, co się dzieje, w geście solidarności wznieśli nasze świece do góry. Jest to przewidziane. Jest to przewidziane w programie. Dziękuję bardzo. Pan chciałby, bardzo proszę. Jestem młodym człowiekiem, ja już nie pamiętam czasów PRL-u, znam je tylko z książek, tak? Natomiast urodziłem się w wolnej Polsce i chciałbym, żeby ta Polska nadal taką Polską była. Chciałbym, żeby sądy były niezawisłe. Mam po prostu nadzieję, że nic się w tej kwestii nie zmieni, że jednak obecna władza się opamięta po prostu i nie dopuści do zmiany. Jeżeli tak się nie stanie, no to musimy protestować i walczyć o to. Brawo! Proszę państwa, to jest nasza przyszłość. Pozwoliłam sobie wcisnąć dłoń tego mojego młodego człowieka. Jest młodszy od mojej córki, w związku z tym naprawdę musiał się już urodzić w wolnej Polsce. I to piękne. Ja przepraszam, że zabieram raz jeszcze głos, ale to jest piękne, że tak młody człowiek potrafi tak to wyrazić. I proszę państwa, to nie jest łatwe tu stanąć przed państwem i powiedzieć do mikrofonu, że ja, młody człowiek, też chcę wolnej Polski, wspólnej Polski, wolnych sądów dla nas wszystkich. Wróćmy tego pana jeszcze drągimi brawami, bo to jest. Witam was wszystkich, nazywam się Kacper Myślek, jestem nauczycielem. Chciałem właśnie młodemu człowiekowi podziękować. I żałuję tylko jednego, że nie ma tutaj więcej młodzieży, bo to też o nich walczymy. I wszystkim wam dziękuję, że jesteście tutaj razem z nami. Dziękuję.
dobry wieczór. Ja też jestem młoda, mam 23 lata, jestem studentką. I chciałabym apelować do ludzi, którzy mają dzieci w moim wieku, żeby rozmawiali z nimi, bo my nie czujemy, że możemy coś zrobić i uciekamy od tego tematu, bo tak jest nam po prostu łatwiej i wygodniej. Dlatego bardzo proszę, rozmawiajcie z nami, tłumaczcie i podejmujcie te tematy, bo to są trudne tematy. I to nie tylko wystarczy, jak państwo tutaj będą i nieliczni z nas. To my musimy się naprawdę za to zabrać i musimy zostać zainspirowani, więc proszę was, naprawdę. Dobry wieczór państwu. Ja zabieram głos dlatego, że tak jak pan nauczyciel mówił, wielu młodych ludzi. Ja się przedstawię państwu. Moje nazwisko jest, ja się nazywam Marek Perliński, były przewodniczący Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, sygnatariusz porozumień łódzkich, opierający się podpisaniu porozumień bez zarejestrowania NZS-u. Później ze sceny zniknąłem. Zostałem internowany 12 grudnia, nie 13 grudnia. Jako 35 numer internacji siedziałem w więzieniach w Łowiczu, w Sieradzu, w Łęczycy i jeszcze gdzie indziej. I te wtedy, w 81, w 82 roku wydawało się, że walka o wolną Polskę się skończy. Nie skończyła się. Była beze mnie już, była bez wielu moich współtowarzyszy, ale w końcu ta wolna Polska się udała. Wtedy był inny przeciwnik. To chodzi o to, żeby się absolutnie nie poddawać. Wytrwałość, solidarność, siła woli. Bardzo pięknie dziękuję. Powiem tylko, że dzisiaj, a potem zrezygnowałam z tego, miałam rozpocząć zwracanie się do państwa z nawiązaniem do tego, że wielu jest tutaj moich towarzyszy studenckich, koleżanek i kolegów i na rogu następnym w starym budynku Wydziału Prawa w styczniu przez miesiąc 1981 roku strajkowaliśmy. Już wtedy walczyliśmy o wolną Polskę. Także proszę państwa, no... Nie wiem, czy to smutne, czy też nie, ale to chyba wpisane w ludzki los. Co jakiś czas trzeba powalczyć i wiedzieć, mieć pewność, że to się skończy dobrze, bo dobro, solidarność, tak jak pan powiedział, mądrość, spokój zwyciężą. Zwyciężą i proszę państwa, przepraszam, ale myślę, że już chyba wszyscy obywatele zabrali głos. Czy jeszcze jest jeden młody obywatel? Dobrze, bardzo proszę, jeżeli to ktoś jeszcze jest, czy możemy uznać, że to będzie ostatni obywatel? Tak. Jeszcze, to może w duecie, panowie, bardzo proszę. Witam wszystkich, jestem Marcin Przybyłek. Tutaj właśnie na tym placu, mój ojciec na początku lat 80. Bliżej. To tutaj właśnie na tym placu, mój ojciec na początku lat 80. dostawał w plecy pałą od zomowców. Takie parszywe zrządzenie losu. Tłumaczcie przede wszystkim swoim rodzinom prosto, tym, kto nie jest przekonany, prostymi przykładami. Tłumaczcie, pokazujcie żonę posła Zbonikowskiego, która może mieć problem z uzyskaniem sprawiedliwego rozwiązania swojej sprawy, dlatego że jej mąż jest politykiem. I to dotyczy polityków z tej czy innej opcji, która może w przyszłości nastać. Czy przez to, że ktoś ma być politykiem, jego żona może być na przykład wywalona z domu, na który pracowali przez całe życie? No sorry, nie. Walczcie takimi prostymi przykładami. Tłumaczcie, dzisiaj mówiono w Sejmie o tym, że sędziowie z Sądu Najwyższego zasiadają już przez tyle lat, że właściwie teraz już trzeba nowej kadry. Przepraszam, a jak idziesz do lekarza, twój problem nie jest błahy, jest cięższy. To czy wolisz, że to byłby lekarz, który ma 2-letnie doświadczenie, czy który ma 20-letnie doświadczenie? Do profesora idziesz, szukać
takiego, który w tym zawodzie pracuje lat 40. Środowisko sędziowskie oczyściło się w prawie 90%, tak? W większości to są ludzie w wieku 39 lat, coś, w tym, coś około. Cholera, jaki komunizm! Przepraszam za słowa, nie bardzo radarne, ale sytuacja niestety czasami wymaga, żeby zrozumieć. Dobrze, dziękuję wam wszystkim, walczmy mocno. Jeszcze pewnie długa droga przed nami. Mamy przed sobą dwa ciężkie lata. Zjednoczmy się wszyscy razem i pokonajmy ich. Dobry wieczór. No ja chciałem a propos tej walki się wypowiedzieć, dlatego że wielokrotnie słyszałem tutaj, że wszyscy mamy nadzieję, że będzie dobrze. Nadzieje są często płonne, a myślę, że warto podkreślić, że mamy realne środki nacisku pokojowe, co pokazały czarne protesty, także myślę, że warto po prostu, inaczej to prawo zostanie uchwalone po prostu. Także warto się zmobilizować i wychodzić tak jak dzisiaj jesteśmy wielokrotnie, dopóki to nie się skutku. Proszę Państwa, myślę, że powolutku przejdziemy do przedostatniego punktu, który przewidzieliśmy. Pani sędzia Wawrzynkiewicz, żeby nam się udało w takiej ciszy, spokoju, z dystansem spróbować wkrzesić tę atmosferę Placu Krasińskich, a w zasadzie, żeby powiedzieć, że to będzie nasz znak rozpoznawczy, że wyszliśmy na ulicę, ale my sędziowie chcemy, żeby te nasze zgromadzenia były trochę jednak inne, właśnie wolne od złych emocji, od zapalczywości, od politykowania, aczkolwiek mające na celu obronę Rzeczypospolitej i jej obywateli. Dlatego teraz panią sędzię poproszę o przeczytanie tekstu, który jest w części też uaktualniony i który najlepiej wyraża powody, idee, dla których Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja postanowiło wyjść na ulicę. Bardzo proszę. Odczytam tekst, który został przedstawiony w niedzielę 16 lipca przez pana sędziego Bartłomieja Przymusińskiego, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, który na Placu Krasińskich wybrzmiał szczególnie silnie. Chciałabym, żebyśmy powrócili do tamtych wspomnień, bo jestem głęboko przekonana, że wielu z Państwa w niedzielę było o 21 w Warszawie, bądź też tutaj na Placu Dąbrowskiego przed Sądem Okręgowym. Pozwólcie Państwo, odczytam to oświadczenie, ten list, który zawiera i przyczyny, jak i podziękowanie dla Państwa, dla obywateli za aktywność, za wsparcie. Bez Państwa wsparcia sądy upadną. My nie mamy za sobą żadnej partii, nie mamy za sobą siły, mamy tylko obywateli, którym służymy. I dlatego Państwa bardzo proszę, wspierajcie nas i zrozumcie też trudy naszej pracy. Ja często żartuję, ten, kto wymyślił walizkę na kółkach, powinien dostać Nobla. Dlaczego? Przyjdźcie Państwo kiedyś rano do sądu i poobserwujcie, kto wysiada i z jakimi walizkami ciężkimi z samochodów. Sędzia, ten, kto idzie z walizką na kółkach, ciągnie ją po trotuarze, to jest sędzia, który zamiast wypoczywać, pracuje. Pracuje w weekendy, pracuje w czasie zwolnień lekarskich, pracuje również w czasie urlopu, pisze uzasadnienia. Docencie Państwo czasami to, że my nie mamy czasu wolnego. Nasz czas pracy jest wymiarem zadań określany, a tych zadań jest bardzo dużo. Nasza ilość, liczba sędziów się nie zmieniła tak naprawdę od wielu lat. Liczba spraw zwiększyła się trzykrotnie. Więc my naprawdę jesteśmy przytłoczeni ilością pracy. Pozwólcie Państwo, odczytam słowa naszego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja.
Wszyscy obywatele, którzy zgromadzili się wówczas na Placu Krasińskich, usłyszeli te słowa. Dziś na naszych oczach domyka się proces przejmowania sądów przez polityków. Politycy jednej partii wybiorą Krajową Radę Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości będzie mógł odwołać każdego prezesa sądu. Odwołani zostaną sędziowie Sądu Najwyższego, wybrani w ostatnich 25 latach demokracji. Na ich miejsce wkrótce minister może wskazać służących mu prokuratorów. Do takiego politycznego sądu może trafić sprawa każdego, kto chce wolności słowa, demokratycznych zgromadzeń, kto żąda wolnych i uczciwych wyborów, kto spiera się z politykiem o spadek, o odszkodowanie czy o własność. Adwokat broniący zwykłego człowieka, czy też radca prawny, który również broni praw obywateli, będzie mógł być wyrzucony z zawodu przez upolityczniony Sąd Najwyższy, w którym utworzona jest i będzie utworzona Izba Dyscyplinarna dla wszystkich przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. W żadnym kraju świata sąd kontrolowany przez polityków nie służy ludziom, nie broni ich praw, nie zabezpiecza wolności. Taki sąd służy wyłącznie wąskiej grupie rządzących krajem. Ponownie dzisiaj stajemy w łańcuchu światła. Stajemy dziś w łańcuchu światła przed Sądem Okręgowym w Łodzi i to jest nasza intencja. Intencja naszych czystych, naszego dążenia do sprawiedliwości, do tego, by służyć obywatelom. I teraz podziękowania. My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, składamy wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania wszystkim protestującym przeciwko upolitycznieniu polskich sądów. Uchwalane i projektowane ustawy zrywają z zasadą apolityczności sądów i będą prowadzić do upadku rządów prawa. Nie możemy w takiej sytuacji milczeć. Jest naszym obowiązkiem stać na straży praw i wolności, bo kto inaczej zabezpieczy prawo do wolności słowa, jeżeli znikną niezależne sądy? Prosimy, bądźcie Państwo z nami. Patrzcie na ręce politykom, nie pozbywajcie się swoich praw. Tylko w dialogu środowisk prawniczych można naprawdę zreformować polskie sądy. Wierzymy, że nadejdzie taki dzień. Każdy z nas ma prawo żądać prawdziwych reform, a nie politycznego podporządkowania. Dziękuję Państwu w imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Proszę Państwa, a teraz chciałabym, aby wszyscy Państwo na dowód tego, że jednoczymy się, zapalili światełka, by każdy w miarę możliwości podniósł wysoko. A i abyśmy minutą ciszy podkreślili to, że mamy dobre intencje, ale jesteśmy zdeterminowani, silni, jesteśmy razem, jesteśmy solidarni, jesteśmy z Rzeczypospolitą Polską, proszę Państwa. Bardzo proszę.